Dobry wieczór, drogie dzieci. Dzisiaj mamy niesamowitego gościa. Do Biblioteki Centrum Kultury w Łubiance przybył Święty Mikołaj. Chciał być na pierwszym odcinku 6. edycji świątecznego Bajania, ale chyba mu się przysnęło. Nie będziemy go budzić, niech śpi, a ja poczytam bajkę właśnie o Mikołaju. W siódmym niebie na obłoczkach siedzi dziadzio w siwych loczkach. Ma w minucie, mogę przysiąc, telefonów chyba tysiąc, które straszny hałas czynią. Telefony z ziemi płyną. Proszę, słucham. A, to Szczecin. Tak, pamiętam, drogie dzieci. Trzy kolejki, osiem misiów. Czy poprawił się już z dzisio? A Marzenka dalej kłamie. Oto łyżew nie dostanie. Musi szybko się poprawić, bom zmuszony je zostawić. Łyżwy kotka pluszowego aż do roku następnego. Pod warunkiem, że się zmieni, bowiem prawdę tu się ceni. Halo, halo, Gdańsk się zgłasza. Pozdrowienia od Łukasza. Chcę przypomnieć się nieśmiało. Rozdrabiałem bardzo mało i na ogół byłem grzeczny. Proszę, pociąg elektryczny. Sanki małe te z oparciem dałem młodszej siostrze Marcie. Jakieś większe mi podaruj. Bardzo proszę, Mikołaju. Jeszcze cała sterta listów, podań, życzeń i pomysłów, które teraz się przydadzą. Dzieci z Kłodzka nawet radzą wsiąść w rakietę. Szybciej będzie, błyskawicznie dotrze wszędzie ukochany nasz Mikołaj. Szybko, prosto, bo na przełaj. Jeszcze komplet farb dla Zosi, zaś o kombajn Alek prosi. Magda marzy o rowerze, Artur bije się w pierś szczerze. Cały tydzień grzeczny byłem, wierszyka się nauczyłem. Przeprosiłem też Dorotkę i już nawet jej nie dotknę. Mikołaj w to święcie wierzy, już czerwony płaszcz swój mierzy. Brodę białą kręci w loki. I rozgląda się na boki. Gdzie są moje renifery, które aż z niebiańskiej sfery muszą mnie do dzieci zawieść poprzez śniegi, mróz i zamieć? Dary w saniach się nie mieszczą, sanie pod ciężarem trzeszczą. Prędzej, prędzej, renifery! Pędźcie w świata strony cztery, bo nas wiele wizyt czeka, lista długa niby rzeka. Tyle grzecznych dzieci w świecie, że zakończę święta w lecie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej bajki. Kolejny odcinek świątecznego bajania już jutro o godzinie 19. Chyba nie obudziliśmy Mikołaja, zatem po cichutku wszyscy idziemy spać. Dobrej nocy.